Ja. Może niektórym z was wyda się to bardzo głupie, ale nie, dla mnie... Za oknem zielone doliny, to znaczy, że jedziemy coraz bardziej na północ, do Skopje, stolicy, która oddalona jest od Warszawy o niecałe 1000 kilometrów. A biorąc pod uwagę to, co tam zobaczymy, wydawałoby się, że te miasta dzieli prawdziwa przepaść kulturowa. Dotarliśmy do wspaniałej miejscowości Piczewo. Nic tutaj nie ma absolutnie, oprócz ronda, dworca. Idziemy dalej. Podróż do Skopje rozpoczynamy na tej wspaniałej stacji Lukoil, pośrodku jakiejś, nie wiem, autostrady. To nam około 2 godzin do Skopje, także mam nadzieję, że stolica Macedonii będzie dość ciekawym miejscem. Koniec października przyniósł informacje o niestabilności politycznej Macedonii Północnej. Obywatele są niezadowoleni z rządów siedzącego od 2017 roku na stołku premiera Zorana Zajewa. Między innymi nastąpiły znaczne ustępstwa na rzecz Grecji, w tym ze zmianą konstytucji. Jednak na przykład obiecana integracja europejska nie nastąpiła. Dotarliśmy do Skopje i ruszamy właśnie do naszego zakwaterowania. W sumie tutaj ciekawe jest, zastanawiam się, jak oni sobie z tym radzą, że no są autobusy, właśnie tu jeden przejechał, ale nie ma absolutnie ani rozkładu, ani napisanych przystanków, gdzie jaki jedzie. W tych promieniach zachodzącego słońca Skopje wygląda idylicznie. Fakt, jest betonowe, ale jest ładnie. Jednak... im dalej w las, tym jest ciekawiej. Wygląda na to, że wszyscy ubodzy ściągnęli do Skopje. Skopje wydaje się miastem biedaków, bezdomnych i dzieci żebrzących na ulicy. Tego się nie spodziewaliśmy. Pan myje szyby samochodem. Muszę go widać. Wchodzimy do starej Czesii, dawnej tureckiej dzielnicy. Teraz historia zatoczyła koło i mieszkają w niej też Albańczycy, którzy są muzułmanami. W czasie konfliktu serbsko-kosowskiego Macedonia przyjęła bardzo duże ilości imigrantów, właśnie wyznających islam. Tam jest nasz hotel, czyli dotarliśmy. Zaczekinowaliśmy w hotelu, ale za bardzo nie ma czasu na odpoczynek i ruszamy dalej na chwileczkę, przynajmniej na stare miasto tutaj. Jesteśmy w takiej dzielnicy, powiedzmy turecko-arabskiej w Skopie. No jest tutaj ciekawie, co zresztą widzieliście na poprzednich ujęciach, a za chwilę mam nadzieję, że pokażemy dalej, o ile ktoś mi nie ukradnie kamery, bo to też jest możliwe. Ogólnie z miejsc, które do tej pory widzieliśmy i państw, to zawsze byliśmy zdziwieni, że jest bardzo mało bezdomnych, bardzo mało jakichś, nie wiem, podejrzanych typów, jakichś pijaków, czy coś takiego. W Ochrydzie w ogóle zero. To jest tak, jakby wszyscy biedacy zlecieli się do Skopje, jakby naprawdę nie żartuję, są dzieci, jakieś dzieci cygańskie, klęczące na kartonach i żebrające o pieniądze. I to nie jest tak, że jakby po prostu ja wyszukuję takie miejsca, nie, po prostu szliśmy do hotelu. Nasza też dzielnica też jest ciekawa, właśnie taka poarabska, poosmańska. To jest bardzo inne miasto od wszystkich, które widzieliśmy. One też zostało mocno zniszczone w trzęsieniu ziemi w 1963. Trwało chwilę, dosłownie sekundy, ale epicentrum było 6 km pod jakby centrum miasta, co spowodowało, że te wstrząsy były gigantyczne, dlatego część starówki właściwie poszła i jej nie ma. Dlatego też jest tutaj dużo takiej komunistycznej zabudowy, szerokich pasaży, betonowych bloków czy czegoś takiego. Widzę, że jakieś dzieci do mnie machają. Zastanawiam się, o co chodzi w tym momencie, czy chcą pieniądze, czy nie. A jeszcze jedna rzecz, jest tutaj bardzo dużo muzułmanów, w sensie o wiele więcej niż w innych miastach. Tutaj też mieszka dużo Albańczyków stosunkowo. Tutaj na przykład przed chwilą bawiły się dzieci w tym stropianie, to tutaj leży na ulicy. Także no, Skopje, wspaniałe miasto. So you are originally from Skopje? Yes, they're okay. From here. You have like very good English. That is that's a little bit surprising because we are traveling from Montenegro through Albania and Macedonia and later Kosovo, and we noticed that like the level of English in like rest of the country is not very good. Here or in no, in Albania and Montenegro. Yes. So it's so surprising. Dalsza część rozmowy w zbiorczym odcinku z wywiadami z Bałkanów. Nie wiem, mnie takie rozmowy z ludźmi zawsze podnoszą na duchu, tak w czasie naszej jazdy do Skopje spotkaliśmy chyba po raz trzeci, no nie? Czy coś takiego, pana Japończyka, który z nami podróżuje od Tirany właściwie, jakoś tak przeplatają się nasze drogi. No, miło z dziewczynami chwilę pogadaliśmy i wymieniliśmy się kontaktami, przynajmniej ja dałem, a czy one napiszą? Zobaczymy. Tak się podrywa właśnie na dziennikarza National Geographic. They married. Oh, married. Yes. And you are in the party right now? Yes. Oh, great. How is going? Very good. Okay. Welcome to New York. Penetracja. Nie, dobra, to złe słowo. Eksplorowanie załuków Tirany. Eksplorowanie załuków w Skopie. Odcinek kolejny. Kolejny meczet na naszej trasie. Byłaśmy trzecie na zero. Nie wiem, co się właśnie będzie działo. Nie wiem, trzeba to zostawić tu. No załóżmy. Normalny, mega stary meczet w środku Europy, 1000 km od Polski. Może niektórym z was wyda się to bardzo głupie, ale nie, dla mnie to jest bardzo takie nowe i bardzo takie dziwne w sumie, że mamy osoby tutaj w Europie nadal, które jakby one nie odróżniają się z tłumu. To nie jest tak, że ci muzułmanie, których tam widzieliśmy, jakby są do odróżnienia w większości wypadków, chodzi mi o mężczyzn, jakby z tłumu, w sensie, że macie tłum tutaj Macedończyków i widzicie, o to z muzułmani, to nie. I jakby tak nie jest. To jest w sumie ciekawe, nie? Właściwie tak z zewnątrz jednolita warstwa społeczna, część jest prawosławna, a część na przykład chodzi do meczetu. Nieplanowany punkcik widokowy z pięknym widokiem na całe Skopje. Genialnie. Kolejna impreza, to jest jakieś stowarzyszenie Jezusa czy coś takiego, jak to się nazywa. Jakieś fajurki wodne. Tutaj proszę manekiny z hijabami, także widać, że kultura lokalna, biznes najzwyczajniej w świecie po prostu przesiąka. Muszę powiedzieć, że trochę czuję się tutaj jak w Turcji. Jest jednak jakieś śpiewy z barów przydrożnych. Zupełnie inny klimat niż Podgorica. Podgorica jest martwa. Tutaj to miasto nie jest martwe, chociaż nie jest tak gwarne jak Tirana o tej porze. Co jest ciekawe, też zniknęli wszyscy żebrzący, których widzieliśmy wcześniej. Żadne dzieci już na kartonie sobie tutaj nie leżą i nie żebrzą o pieniądze, także ich nie ma. Jest godzina 20:12, a byliśmy tutaj godzinę temu, także duża zmiana. No i właściwie tyle z tego tureckiego byłego bazaru. Się z wami właściwie żegnam. I do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Dalsza kontynuacja naszego zwiedzania w Skopje. Cześć! O komunizmie, Matce Teresie i korupcji będzie w następnym odcinku. Już teraz zapraszam.